A więc witam serdecznie. Dzisiaj mamy piątek, piątunio. No i ostatnia wywózka przed lotami konkursowymi. W niedzielę mamy lot w miejscowości Sieńsko. Gołąbki przygotowane, myślę, w miarę optymalnie. Myślę, że powinno być ok. Pogodę pokazują dość fajną na niedzielę. Ma być dość gorąco. I pod wiatr. Także myślę, że będzie lot taki na dzień dobry dość wymagający. Myślę, że gołąbki powinny sobie jednak z takim dystansem poradzić, bo to jednak nie jest jakaś tam odległość na tą chwilę duża, jest 100 parę kilometrów, także praktycznie treningi z takiej odległości jeden taki zaliczyły, taki dalszy, no nie? Także jestem dobrej myśli i startujemy, zobaczymy jak to dzisiaj przeleci. Dzisiaj dystans jest troszkę krótszy, myślę, że w piątek nie ma sensu daleko gołębi wozić, jakieś około 45 km będzie do mnie w tej chwili z tego miejsca. Pogoda fajna, słoneczko ładnie świeci, temperatura też w miarę fajna, takie 16 stopni, praktycznie bez wieterku. Startujemy. No i wróciliśmy, idziemy popatrzeć. Dziewiąta 45, 21 siadły gołąbki, czyli czasowo bardzo dobrze, ale widzę, że jeszcze jeden, trzy sztuki brakuje. Siadła widać cała banda na raz. No właśnie, i dlatego nie mówiłem, że na 100% są przygotowane, bo mi się, o, siadło tu znowu, o, są kolejne. Czyli nie nadążyło parę gąbków. Chodź. No chodźcie. No właśnie. I zaraz wytłumaczę, o co chodzi. No, zmieniły się o 20 ponad minut. I jeszcze jednego brakuje, tak? No tak wychodzi. No apetyt dopisuje, bo wszystko zjedzone. A tradycyjnie dostały tylko połowę dawki. Nie dawałem całej. No czasowo miały bardzo fajnie, no. Jakieś 47 km w... 20 puściłem, 41 minut, no nie? No to siadły ogólnie bardzo fajnie, no ale... Ale niestety na koszowaniu, jeżeli się wkładał je, to trzy sztuki miały troszkę ziarna w wolach. I to mnie właśnie bardzo nie zaniepokoiło, bo nie miały strawione z nocy. Nie miały tak dużo go.
ale troszkę jednak miały. No i półki wysprawdzałem wszędzie, nigdzie nie znalazłem, żeby było wymiotowane. Ale wolałem dzisiaj dać do wody krople żonkowe. Zobaczymy, czy to był tylko taki chwilowy jakiś temat, czy... No nic, nakarmimy zaraz, zobaczymy, jak będą teraz drugą część. A to te na pewno będą jadły, bo im nic nie jest, zaraz widać. No ale te trzy sztuki, co opóźniły, no to akurat chyba te gołąbki nawet. No tak to jest. No karmimy. Karmimy i się przeglądamy, no nie? Jedna sztuka poszła do izolatki. Od razu widać było, że coś nie jest halo z nim. Napił się do oporu z tego, co widzę. Pełno wody w olu, ale zero w tej chwili już karmy. Także w ogóle jedzenia nie pobiera. No i niestety musiał sobie pójść do izolatki. Coś tam pewnie widać. Widać, że coś mu jest. Coś mu jest. Albo się przytruł coś. Nie mam pojęcia na tą chwilę. Nie będę nic konkretnego mówił, no bo to jest, mi się wydaje, w tej chwili tylko jedna sztuka. Patrzę po kolejnych. Ale wszystkie fajnie do jedzenia podchodzą. Tutaj przynajmniej. Zaraz tam zobaczymy w drugim gołębniku. Apety widać dopisuje. No tak, dlatego się mówiłem, że nie jestem na 100% pewny, czy jest wszystko ok. No bo widziałem, że wczoraj coś już dwa mi słabiej trenowały. Ale trzeba wszystko bacznie obserwować. Moment nieuwagi i wystarczy, i można sobie statko gąbku załatwić. Niby teraz tak się Edena wzięło i no to jest po sezonie praktycznie, nie ma już teraz czasu na jakieś tam leczenie. Trzeba byłoby na pewno dwa luty ominąć. Dlatego ja też i twierdzę, że loty powinny się próbne odbywać od razu z kabiny. Z kabiny z nocowaniem. Tyle. To ja mówię, moim zdaniem przed lutami konkursowymi 2-3 próbne z kabiny z nocowaniem to jest podstawa. Jeśli ma coś złapać, czy nie złapie, wtedy hodowcy mają czas na reakcję i mogą gołębie jeszcze zdążyć wyleczyć i gołębie będą na loty pierwsze przygotowane jak należy, no nie? A w tej chwili, jeśli był dopiero teraz u nas akurat w tamtym tygodniu pierwszy lot z nocowaniem, no to teraz jak coś się wpierdzieli, no to już jest problem, no nie, dla hodowcy, no bo nie ma czasu je wyleczyć. A jak nie wyleczy, a mu się wydaje, że są wyleczone, a boży do kabiny, no to może mieć, jak to mówią, po ptokach. Także będę się bacznie przyglądał. Dzisiaj jeszcze wieczorem oczywiście chwilę z nimi posiedzimy, przepatrzymy je, zobaczymy, co jest grane. Mam nadzieję, że jest tylko ta jedna sztuka. Ja mówiłem, w wodzie kropelki żołądkowe. Na karmę poszedł SB Specjal też dzisiaj. Na trawienie. Nie ryzykowałem, żeby nic nie dać. Może to się odbije na przylocie. No ale... ale myślę, że najważniejsze jest, żeby mieć w miarę pewność, że jednak coś się zrobiło, a nie, że się nic nie robiło, no nie? No fajnie zjadły. Dostały taką dawkę, jak mają dostać. Ten też na końcu przyleciał, ten pstry właśnie. Ale jemu akurat nic nie było na pewno. Ja fajnie strawiony, jemu się przyglądałem dobrze.
troszkę szczuplejszy jest, no ale pani trenuje. No nic, byłoby na tyle chyba. Jeszcze popatrzymy za tym gołąbkiem, co miał tą nóżkę złamaną. Gdzie on to jest? Pokażę wam, jaki ma teraz zrobiony opatrunek. A, to jest ten ciemny, tak kuleje troszkę. O, ten ciemny. A ja widać ma plaster założony. W ogóle na nogę nie chodzi wcale. Wcale nie chodzi na nogę, leżał tylko w celce. Zrobiłem mu łupki z zapałek. Opatrunek miał założony. No i, no i jak widać, co z niego będzie. A to jest mudek późny trzeciego lęgu po samicy, która wygrała kiedyś loty rejonowe też. 50-65. Jedna z moich wybitniejszych lotniczek. A wcześniej była z 500-ką, no i akurat miałem czyste po nich jajka. No i nie miałem młodych po niej, no i mi zależało, żeby jednak coś uchować. Dałem ją z takim młodym samczykiem do boksu i się udało jeszcze takiego późnego, bo późnego, ale jednak jest. Widzimy opatrunek, fajnie mu teraz się trzyma. Jest to tak tymczasowo, wie, takie usztywnienie. Tydzień czasu mu tak potrzymam. No i co? I we wtorek dostanie pewnie pierwszą wywózkę za tydzień, w poniedzieli, w czwartek pewnie drugą. I jeśli będzie zdatny, to jeszcze do kabiny pewnie go wsadzimy. Zerkając na kał. No wydaje się, że wszystko jest ok. Na pewno narzegane nigdzie nie było, sprawdzałem po wszystkich celkach. No dobra. Obserwujemy, zadecydujemy dzisiaj wieczorem, co to robimy. Czy pójdą wszystkie, czy tylko pójdzie część gąbku na ten lot. No ale to dopiero jutro rano zadecydujemy, no bo wiadomo. Dzisiaj jeszcze nic do końca nie będzie wiadomo. Rano, jutro, jeśli będę je brał do ręki. A będzie miało jeszcze kilka niestrawione, no to wtedy będę się już zastanawiał, co z nimi robić. Przydajemy je na lot, czy po prostu wycofujemy. Po tych kompletnie nic nie widać, żeby im coś było. Po tych też. Widać, że jeszcze by zjadły coś. Apetyt jeszcze by... Jeszcze widać, troszkę głodne są. Dobra, byłoby na tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.